Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarium Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Ja nazywam się Grzegorz Łaguna, reprezentuję magazyn Builder, który jest patronem medialnym tego wydarzenia. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, przedstawię Państwa i moich gości. Pani Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Pani Anita Kukawska, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I pan Wojciech Gwizdak, sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. Tytuł dzisiejszego webinarium to Cyfrowa rewolucja w budownictwie. No i to nie jest oczywiście przypadkowy tytuł, dlatego że wchodzi w życie ustawa, która zmienia szereg ustaw dotyczących mieszkalnictwa, no i wprowadza tak zwane e-budownictwo. To coś, co dopiero wejdzie w życie, w praktyce, bo głównie od urzędu zależy, jak to będzie wyglądało. I też właśnie dlatego do pani Cabańskiej kieruję to pierwsze pytanie. Jak te przepisy dokładnie będą wyglądały? Komu one mogą pomóc? No i w jakim sensie będzie to wprowadzało cyfryzację w budownictwie? Bardzo proszę o odpowiedź. Najważniejsze zmiany przepisu prawa dotyczące i regulujące obszar cyfryzacji procesu inwestycyjnego budowlanego wchodzą w życie już 4 lutego 2021 roku, gdzie tak naprawdę mamy opisane funkcjonowanie cyfrowych wniosków z obszaru oczywiście budownictwa. Część wniosków w całym procesie inwestycyjnym będzie właśnie mogła być złożona przez internet za pośrednictwem przygotowanego przez nas portalu e-Budownictwo. Jednocześnie oczywiście zostanie pozostawiona możliwość ich złożenia w postaci papierowej, o czym będzie decydował przede wszystkim inwestor, czy wniosek złoży papierowo, czy elektronicznie. Dlaczego to takie ważne? No przede wszystkim dlatego, że w Polsce od lat wszystkie sprawy urzędowe związane z budownictwem wymagają dokumentacji papierowej. Inwestorzy, ich przedstawiciele składają dzisiaj teczki z wydrukami papierów i innych wymaganych dokumentów właśnie do organów powiatowych. Urzędnicy odbierają od inwestorów przede wszystkim papierową dokumentację. Tracimy przez na tym wszyscy. Druk dokumentów to wcale nie jest tania sprawa, a archiwizacja zajmuje przestrzeń, co również kosztuje. Cyfryzacja przede wszystkim ma zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno inwestorów, jak i urzędników. Jesteśmy jak najbardziej też przygotowani już na tą zmianę, ponieważ w ostatnim czasie bardzo intensywnie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego wraz z naszymi kolegami właśnie z Izby Architektów, Inżynierów, z organami powiatowymi pracowaliśmy nad rozwojem serwisu, poszerzaniem jego funkcjonalności, oczywiście korygowaniem błędów dostrzeżonych w programie pilotażowym, przygotowaniu do elektronicznej wysyłki. W momencie wejścia w życie przepisów nastąpi także już uruchomienie właśnie oficjalne strony e-Budownictwo. Jak nam to pomoże w przyszłości, w jakim okresie czasu możemy liczyć na przyspieszenie inwestycji dzięki temu, na ułatwienie tych wszystkich procesów. No i tutaj o taką właśnie prognozę chciałbym poprosić panią dyrektor Anitę Kukawską. Czy rzeczywiście w resorcie też głośno już mówi się o tym, że to będzie przyspieszenie i jak bardzo możemy liczyć na takie przyspieszenie? Jak bardzo? To wszystko zależy od tego, jak szybko uda nam się wdrożyć i jak szybko się przyzwyczajimy do takiej formy składania dokumentacji. Trzeba pamiętać o tym, że ogólnie proces cyfryzacji jest to długotrwały proces. Od czegoś trzeba było zacząć i tutaj ogromne ukłony w kierunku głównego inspektora nadzoru budowlanego, pani Doroty Cabańskiej, która to wdrożenie postanowiła zrobić jak najszybciej w takim zakresie, na który w tej chwili jesteśmy przygotowani. Natomiast to nie jest koniec, tylko początek. Przede wszystkim i będziemy pracować nad tym, żeby jak najwięcej tych elementów się znalazło, bo również chciałabym, żebyśmy pamiętali, że cyfryzacja jest pewnego rodzaju procesem zero-jedynkowym, który w trakcie używania i w trakcie jakby przygotowywania czy pilotaży, czy tych pierwszych naszych projektów, które będą składane w postaci cyfrowej. Dopiero okaże się, w jakich momentach
ten proces możemy jeszcze bardziej scyfryzować, jak możemy połączyć komunikację pomiędzy inwestorem a organami, pomiędzy organami a organami i jakiego rodzaju wdrożenia i ułatwienia możemy wprowadzić jeszcze. My się poruszamy na takim poziomie urzędniczym, gdzie rozmawiamy o zmianach na poziomie ministerialnym, ale chciałbym też, żebyśmy zeszli do tego poziomu inwestora, architekta, kogoś, kto będzie przygotowywał po prostu te dokumenty, będzie je wysyłał za pośrednictwem internetu, no i liczył oczywiście na to, że to zostanie szybko rozpatrzone, szybko załatwione i dlatego chciałem też spytać pana Andrzeja Falkowskiego, pana przewodniczącego, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia takiej osoby, która musi to zrobić, czy liczy pan na to, że te korzyści się pojawią szybko i że chętnie w te zmiany wszystkie te osoby zainteresowane wejdą, że one zaczną od zaraz korzystać z tych zmian w momencie, kiedy już się pojawi taka możliwość. Jeśli chodzi o projektantów, inżynierów budownictwa, architektów zapewne również, jestem przekonany, że bardzo chętnie wejdą w ten proces i jesteśmy wdzięczni, że został zrobiony ten pierwszy krok w kierunku cyfryzacji. I tu dziękuję za słowa pani dyrektor, że podkreśliła, że jest to pierwszy krok, bo widzimy oczywiście jeszcze duże pole do wprowadzenia cyfryzacji w szeregu innych procedur. Bo proszę zwrócić uwagę, że uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, to jest pewien etap kończący bardzo długi proces, w trakcie którego jesteśmy zobowiązani do uzyskania wielu opinii, uzgodnień, pozwoleń. I na dzień dzisiejszy, w trakcie żadnej z tych procedur, de facto prawie żadnej, poza jedną, nie da się uzyskać takiego uzgodnienia, opinii, pozwolenia właśnie załatwiając sprawę w formie elektronicznej. I tutaj mamy oczywiście ze swojej strony jako Izba szereg propozycji, gdzie należałoby wprowadzić zmiany umożliwiające cyfryzację procedur zmierzających do uzyskania właśnie tych pozwoleń, opinii, uzgodnień poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Dostrzegamy tam również potrzebę komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej w formie elektronicznej, co nie tylko obniży koszty tej komunikacji, ale także również z pewnością może wpłynąć na znaczne przyspieszenie prowadzenia postępowań, bo tu też zwracam uwagę, że w trakcie wydawania tych decyzji poprzedzających pozwolenie na budowę następuje w przypadku kilku z nich korespondencja pomiędzy organami administracji. Ta korespondencja nie ma powodu, żeby odbywała się w formie tradycyjnej, papierowej. Ona również w tej formie elektronicznej mogłaby się odbywać. Także tych kierunków związanych z cyfryzacją widzimy wiele. One nie polegają tylko i wyłącznie na składaniu papierowych wniosków i papierowych załączników, ale również na wymianie nie tylko korespondencji, o czym powiedziałem przed chwilą z organami administracji publicznej, ale również wymienianiem się informacjami pomiędzy tymi organami. Pewnie w dalszej części spotkania podam takie konkretne jeszcze przykłady, które naszym zdaniem rzeczywiście mogłyby ten proces jeszcze bardziej przyspieszyć, ale zapoczątkowany teraz pierwszy krok oceniamy pozytywnie. I traktujemy, że on będzie rzeczywiście dynamicznie jeszcze się rozwijał. Wspomniał pan o bardzo ważnej rzeczy, że to jest cyfryzacja, która będzie wprowadzana etapami. Ona zawsze jest wprowadzana etapami. Mamy też tak do czynienia w tym przypadku. Część przepisów wchodzi w życie, część zmian w lutym 2021 roku, część dopiero w lipcu. I tutaj kieruję pytanie do pana Wojciecha Gwizdaka. Czy to jest też szansa, żeby się zapoznać powoli z tymi przepisami, że ta cyfryzacja wchodząca etapami to jest szansa na to, żeby powoli, stopniowo kolejne dokumenty starać się cyfryzować, przygotowywać całą tę machinę do obsługi cyfrowej, tego jak to ma wyglądać? No tu już padły takie pewne sformułowania, to znaczy cała trudność z tą cyfryzacją procesu inwestycyjnego polega na tym, że bardzo wiele podmiotów bierze w niej udział i o ile występują pewne problemy, jeśli chodzi o komunikację między urzędami, te elementy powinny być załatwione przepisami, no tu po stronie projektantów, inżynierów czy architektów, no my już od dawna pracujemy w formie cyfrowej i jakby wydaje mi się, że większość projektantów
raczej bardzo łatwo i bez problemu wejdzie w tą cyfryzację. Oczywiście padły też takie słowa, że tej cyfryzacji nie da się tak zrobić za jednym zamachem na raz. To będzie proces, którego wszystkie strony będą musiały się uczyć i z tej nauki wyciągać wnioski i wdrażać wnioski z tych doświadczeń. Więc ja się cieszę, że ten proces jest robiony niewielkimi krokami, małymi kroczkami. Jest to zaleta tego całego procesu i no, mam nadzieję, że doprowadzi nas do takiej pełnej integracji zarówno tego procesu urzędowego, czyli kontaktów projektanci, inwestor, urzędy, jak i urzędy między sobą, jak i też pomoże projektantom, żeby ten poziom cyfryzacji przy projektowaniu też podnieść troszeczkę na wyższy poziom. No ja sobie wyobrażam, że my mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie z jednej strony musi się przygotować dana firma, która będzie te dokumenty składać, ale musi się też przygotować urząd, który te dokumenty przyjmie, obrobi. Część pracowników pewnie trzeba z takiej analogowej wersji przenieść do wersji cyfrowej, żeby oni się już zajmowali tylko tymi cyfrowymi wnioskami. I tutaj pytanie do pani Zabańskiej, bo już taki program pilotażowy w 17 starostwach realizowano, więc jak wyszło, jak to jest oceniane? W ubiegłym roku właśnie uruchomiliśmy półroczny program pilotażowy w 17 starostwach, gdzie już w chwili obecnej mamy wyniki, tak, tego pilotażu. Bardzo intensywnie się temu wszystkiemu teraz przeglądamy i analizujemy. Przeprowadziliśmy ten pilotaż również w etapach. Pierwszy etap rozpoczęliśmy w sierpniu, trwał miesiąc, polegał głównie na testowaniu podstawowych tych właśnie funkcji serwisu. Sprawdzaliśmy działanie tego serwisu, zarówno stronę użytkownika. Generalnie po analizie właśnie ponad 100 nagrań z przeprocesowania wniosków, 16 wywiadów pogłębionych, mieliśmy wszystkie spisane najważniejsze problemy, które dotyczyły funkcjonowania oraz zebrane błędy merytoryczne w samych formularzach, a także ogólną ocenę tego serwisu, która zresztą wypadła bardzo dobrze. Drugi etap rozpoczęliśmy we wrześniu. Przewidziano tam jego realizację na ponad 20 tygodni. Testowaliśmy proces właśnie już przesyłania i odbierania wniosków z projektem budowlanym. We współpracy oczywiście właśnie z pracowniami architektonicznymi, które przysyłały starostwom swoje realne wnioski, zarówno w drodze właśnie tej papierowej, tradycyjnej, ale także właśnie tej cyfrowej. Także tak naprawdę urzędy tutaj bardzo były też zaangażowane w procedowanie zarówno wniosku złożonego formalnie w tradycyjnej drodze, jak i już w nowej formie cyfrowej. I tak naprawdę wszyscy musieli dodatkowo tutaj poświęcić właśnie swój czas, jednak dzięki temu mogliśmy właśnie testować realne działanie systemu, na czym nam bardzo zależało, aby w momencie wdrożenia już w skali całego kraju było jak najmniej problemów. Najważniejszym także na tym etapie było sprawdzenie właśnie odebrania i poprawnej oceny elektronicznego projektu budowlanego ze strony starostw. I jeśli chodzi o starostwa biorące udział w pilotażu, w mojej ocenie z satysfakcją możemy powiedzieć, że technicznie były gotowe na wdrożenie procesu. W grudniu także zrealizowaliśmy trzeci etap tego pilotażu, który polegał na badaniu ścieżki od strony użytkownika wewnętrznego, czyli organu, który przyjmuje wniosek. Uruchomiliśmy takie badanie ankietowe, które badało właśnie całą tę ścieżkę. W badaniu na około 400 zaproszonych wzięło udział aż 275 urzędników z całej Polski, więc naprawdę widać, że urzędnicy bardzo zaangażowali się w ten proces, z czego ja jestem ogromnie dumna i szczęśliwa, bo na tej podstawie dokładnie wiemy, co jest jeszcze do zrobienia. Jeżeli chodzi o to, jak przeprocesować cyfrowo wniosek budowany, dlatego w styczniu też już uruchomiliśmy pierwszy cykl szkoleń właśnie dla naszych organów z pierwszego etapu cyfryzacji i wszystkich tych zmian w prawie budowlanym, tak aby jak najbardziej tych naszych urzędników, pracowników przygotować, organów powiatowych przygotować właśnie do wejścia w życie tych najbliższych teraz zmian dotyczących procedur cyfrowych. Na pewno będziemy też dalej w drugiej połowie roku kontynuować szkolenia i na bieżąco sprawdzać zapotrzebowanie, jakie powstaje w tym zakresie. Przede wszystkim rozwój administracji i to
że mamy w tej chwili już bardzo dużo instrumentów wsparcia, które możemy łączyć. Mamy bardzo dużo w ogóle programów i rejestrów, zasobów, z których możemy cyfrowo korzystać. Więc tak naprawdę po prostu sposób, w jaki się rozwijamy, w jaki sposób rozwija się administracja, w tej chwili wskazuje taką potrzebę połączenia tych wszystkich elementów, połączenia tych wszystkich instrumentów, wykorzystania, zarówno w kwestii zaciągania danych geodezyjnych, jak korzystania z podpisów, jak korzystania z zasobów najróżniejszych rejestrów, jak korzystanie z możliwości opłat internetowych. Te wszystkie elementy tak naprawdę wymagają doprecyzowania, wymagają dopracowania, ale już w tej chwili można z nich skorzystać. Nie opowiedzieliśmy tak naprawdę trochę bardziej szczegółowo, co dokładnie będzie można załatwić za pośrednictwem serwisu, który Państwo przygotowywali i jak to się też zmieni, bo inne rzeczy możemy załatwić już teraz, a kolejne będą dochodzić z kolejnymi miesiącami, w połowie roku. No i w związku z tym, żeby to wybrzmiało, co dokładnie można w sposób cyfrowy zorganizować dzięki temu systemowi. Od 4 lutego będziemy mogli już w drodze elektronicznej dokonać na przykład zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lecz oczywiście tylko dla tych, których jeszcze nie istnieje obowiązek dołączenia projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego. Na przykład wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosek o przeniesienie niektórych decyzji, wniosek o zmianę sposobu użytkowania. Natomiast od lipca wejdzie w życie pozostała część przepisów i właśnie od tego dnia będzie możliwe złożenie wniosku w sposób elektroniczny tych bardziej skomplikowanych, w szczególności tych, które przewidują właśnie obowiązek dołączania projektu budowlanego. Inwestor będzie mógł złożyć taki wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem, sporządzonym w wersji elektronicznej, wniosek o budowę tymczasowego obiektu, czy też wniosek o wydanie na przykład odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu do zagospodarowania działki lub terenu. Jedna rzecz to są przepisy, druga rzecz to jest też to, w jaki sposób to będzie funkcjonowało w praktyce. Mam tu na myśli takie rzeczy, które nie zawsze są opisane w przepisach, że to są po prostu dobre albo złe praktyki urzędnicze, czasem decyzje jakiejś konkretnej jednej osoby, która ją podejmie. I stąd też moje pytanie do pana Andrzeja Falkowskiego. Czy pan uważa, że trzeba też wytworzyć jakiś taki katalog dobrych nawyków, które powinny być przy okazji tej cyfryzacji stosowane po to, żeby ten proces sprawnie i szybko działał, żebyśmy nie mieli gdzieś tam jakichś zastojów, takich pauz, w których interesant no po prostu nie wie, co się dzieje na przykład przez kilka tygodni. Jak pan to ocenia? Po wprowadzeniu tych zmian, które wynikają z ustawy z 10 grudnia, wydaje mi się, że część problemów, które jakby przewidywaliśmy, że mogą wystąpić, one zostaną wyeliminowane, ponieważ generalnie wzory wniosków będą udostępnione na stronie BIP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a bardzo wielokrotnie projektanci, inwestorzy narzekali, że brak jest tego rodzaju wniosków na stronach internetowych lub są one zlokalizowane w taki sposób, że bardzo trudno do nich dotrzeć. Wskazane byłoby również, bo nie wiem, czy będzie to funkcjonalność udostępniona przez GUMP, zakładam, że pewnie z powodów technicznych raczej nie, ale żeby również w sposób precyzyjny, czy w sposób taki otwarty, łatwy można było uzyskać informacje na temat kont bankowych, choćby które należy dokonać opłat skarbowych, czy to za pełnomocnictwo, czy to za wydawaną decyzję elektroniczną. Tutaj dobrze byłoby również pomyśleć o uwzględnieniu, też nie wiem, czy w ramach mechanizmu, który szykuje GUNP, mechanizmu pozwalającego na obsługę płatności elektronicznych, tych szybkich płatności elektronicznych, czyli żeby w ramach rozpatrywania wniosku można było również dokonać bezpośrednio, w ramach tworzenia wniosku można było bezpośrednio dokonać również takiej opłaty. Jeżeli chodzi o płatności elektroniczne, to
Generalnie mamy ten temat na tapecie w takim rozumieniu, że będziemy analizujemy go, co jest nam potrzebne, z kim i z jakim portalem ewentualnie musimy się zintegrować, bo tak naprawdę wiemy, że to jest jedna z też z podstawowych takich mechanizmów, które będą ułatwiały tak naszym inwestorom składanie tych elektronicznych w pełni wniosków. Ja jeszcze tak raz przede wszystkim podkreślę, no nasz serwis e-Budownictwo ma dzisiaj pierwsze wydanie. Będziemy już zintegrowani właśnie z Geoportalem, z usługami Gugiku, tak żeby nie trzeba było wypisywać wszędzie w tych skomplikowanych i informacji dotyczących właśnie działów, obrębów. Będzie to można w bardzo fajny sposób wybrać na mapie. Utworzyliśmy również fantastyczną funkcjonalność konta użytkownika. Nazywamy go roboczo kontem inwestora, gdzie każdy właśnie, który posługuje się wnioskami elektronicznymi, będzie miał swoje wnioski. Te wnioski będzie można kopiować, czyli nie trzeba będzie też przepisywać bardzo dużej części za każdym razem nowym wnioskiem danych, tylko będzie można je powielać już z raz wypełnionego wniosku. Serwis e-Budownictwo będzie podlegał rozwojowi, bo jest bardzo dużo naprawdę jeszcze fajnych elementów. Właśnie te płatności elektroniczne, o których pan Andrzej wspominał, już je analizujemy, będziemy się chcieli w tym roku z tym tematem zmierzyć. Także generalnie jeżeli chodzi o stworzenie właśnie przez tych urzędy tych rejestrów, to w tym roku będziemy chcieli też rejestr wydanych wniosków i decyzji właśnie zmodernizować po to, aby zintegrować go z kontem inwestora, w którym będziemy mogli śledzić sobie postęp prac tak po stronie urzędów, czyli będziemy wiedzieli na jakim etapie jest nasz wniosek tak i co się z nim dzieje w urzędzie, no i czy wydaliśmy też tą ostateczną decyzję. Oczywiście jakby o publikacji ewentualnych elementów, to już mając te dane będziemy mogli się zastanawiać w jakiej formie, gdzie i je publikować, ale tak naprawdę chcemy tutaj doprowadzić do tego, żeby w kolejnym, najbliższym kroku inwestor po prostu wysyłając wniosek do urzędu wiedział na jakim on jest etapie w tym urzędzie i co się jakby, na jakim etapie, w jakim momencie danej procedury jest ten wniosek i kiedy dostanie tak, i czy, albo czy została do niego na przykład wysłana już odpowiedź. My mamy do czynienia z takimi wyspami informacyjnymi, to znaczy, że cyfrowo sobie pracują projektanci, urząd też ma własny system cyfrowy, jest wyspa, rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, GUNP też prowadzi to w formie cyfrowej, ale te wyspy jakby się między sobą nie komunikowały w sposób cyfrowy. Trzeba było to wydrukować, zanieść i któryś urzędnik znowu z tego papieru wklepywał te informacje do kolejnego systemu. I cały ten proces cyfryzacji właśnie ma polegać na tym, że te systemy zaczną się między sobą komunikować, stąd też ten bardzo słuszny pomysł, żeby przeprowadzić te programy pilotażowe i żeby pewne rzeczy przetestować. I ja tak mam nadzieję, że cały czas rozmawiamy, że dobrze, że ta ustawa jakby ona jest pierwszą, mam nadzieję, z cyklu następnych jakichś tam ustaw i nowelizacji, bo ten proces będzie otwarty, bo my raz będziemy obserwować, co się dzieje, które informacje można jeszcze wrzucić. To jak pan Falkowski podsunął pewien pomysł o opłatach, to takie, ja to taką widzę jako taką kulę śnieżną, która po prostu ma zagarniać coraz więcej i mamy coraz więcej informacji we wszystkich kierunkach przekazywać. Ja jeśli dobrze zrozumiałem pana Falkowskiego, to też chodzi o to, że te uczestnicy tych wszystkich programów, ich użytkownicy zgłaszali swoje własne uwagi co do funkcjonowania całego systemu. I tutaj takie pytanie, czy jest też otwarta jakaś droga, czy mailowa, czy telefoniczna, żeby zbierać takie uwagi, żeby starać się to poprawiać, bo to jest mimo wszystko system informatyczny. To nie tylko my nad tym czuwamy, nie urzędnicy, nie dziennikarze, ale są programiści, którzy to zaprojektowali. Rozumiem, że poprawki będzie można do tego wprowadzać, więc kto to ma koordynować, kto to ma poprawiać, jak to będzie wyglądało? Tak, jak najbardziej tak. No, jak wiemy, uruchamiając system informatyczny musimy zapewnić tak zwany helpdesk, pierwszą linię wsparcia tak, dla użytkowników tego systemu. Jesteśmy teraz w trakcie właśnie przygotowania się do tego mechanizmu, który pozwoli w sposób no, jak najbardziej wygodny tak użytkownikom zgłaszać nam potencjalne pomysły rozwojowe, ale również jakby problemy techniczne, merytoryczne, które trzeba będzie rozwiązać tak w wyniku użytkowania tego serwisu, no i oczywiście ewentualne błędy, które na pewno gdzieś tam się pojawią.
Ja wyobrażam sobie, że my też czerpiemy, czy powinniśmy czerpać doświadczenia z innych krajów. Tutaj trochę zmierzam do pana Wojciecha Gwizdaka, bo wiem, że w tym temacie chciałbym się powiedzieć. Rzeczywiście my powinniśmy podglądać inne państwa, patrzeć, jak tam ta cyfryzacja procesów budowlanych przebiega, jakie wprowadzono systemy, czy możemy coś skopiować albo zapożyczyć, jak pan uważa, czy dobrze na tym tle wypadamy, albo czy mamy szansę dobrze wypaść. Znaczy z informacji, które ja mam z Europejskiego Stowarzyszenia Architektów wynika, że ta cyfryzacja była na dosyć takim no, lichawym poziomie, znaczy nie była to rzecz jakby bardzo powszechna. Raptem parę krajów to wprowadziło, bodajże między innymi Węgry i no, oczywiście teraz ta pandemia spowodowała, że wiele krajów ruszyło też z tą cyfryzacją. No, niestety jakby skomplikowaność tego procesu budowlanego powodowała, że zawsze to tak troszkę powodowało, że to było pewną przeszkodą, żeby tą cyfryzację powiedzieć. Na pewno można podglądać, można się uczyć, no, lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na własnych, więc jakaś forma takiego podgapiania know-how czy takiego białego wywiadu to jest jak najbardziej wskazane i się przyda. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że powstał niedawno międzyresortowy zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych, nie pamiętam dokładnej nazwy, pełnej nazwy tego zespołu, który chyba po części też będzie zaangażowany w ten proces, aczkolwiek wydaje się, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tutaj główną taką pieczę sprawuje nad tymi wszystkimi procesami dotyczącymi cyfryzacji. No to ja bym to pytanie chciał skierować właśnie do pani Cebańskiej, czy mają też państwo takie wrażenie, że tej papierologii jest dosyć dużo i ona zostanie przeniesiona w formę cyfrową, ale wciąż dokumentów, załączników będzie bardzo dużo i no jak sugeruje pan Falkowski, być może zbyt dużo. Czy przy okazji cyfryzacji można pracować też nad procesem samego uproszczenia dokumentów? Też poproszę za chwilę o wypowiedź w tej sprawie panią dyrektor Kukasku, ale najpierw pani minister. Tak, jak najbardziej tak i to jest słuszny kierunek już teraz przy naszych formularzach szliśmy tym tropem, tym kierunkiem, starając się je uprościć. Do tego, żeby wyeliminować właśnie te nadmiarowe załączniki, musimy zrobić ten kolejny krok, czyli ta nasza kula śnieżna, jak tutaj pan Wojtek świetnie to sparafrazował, no musi troszeczkę przyrosnąć, więc musimy jakby te funkcjonujące, ale te elementy, które musimy chociażby zmodernizować, tak, bo żeby zintegrować systemy, no te systemy muszą się umieć porozumieć i skomunikować. To jest właśnie ten moment, czyli generalnie to tej cyfryzacji towarzyszy jak najbardziej uproszczenie i w miarę postępu i przyrostu kolejnych tam elementów i połączenia z innymi systemami właśnie będą się na naturalny sposób eliminować nadmierne, zbędne załączniki. Jak najbardziej nasza roadmapa cyfryzacji ma również właśnie te wszystkie kamienie milowe zaznaczone i jesteśmy jak najbardziej tego świadomi i to jest kierunek, w którym będziemy dążyć. To taką kulą śnieżną chyba w ogóle jest na przykład ePUAP, który początkowo tam obsługiwał kilka usług, a dzisiaj jak się tam wejdzie, to mamy w zasadzie tak duży szereg tych spraw, które można załatwić, że można nie wychodzić z domu i większość urzędniczych spraw dotyczących Urzędu Dzielnicy, Urzędu Miasta, czy nawet szerzej da się załatwić. Więc rozumiem, że to jest chyba taki wzór, do którego powinniśmy dążyć. To pytanie do pani dyrektor Kukawskiej. Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że już wcześniej mówiłam o tym, że po pierwsze cyfryzacja jest właśnie takim systemem bardzo, bardzo zero-jedynkowym, w związku z tym w trakcie tych naszych pilotaży i rozmów, bo to przecież to jest wiele godzin rozmów pomiędzy resortami, pomiędzy uczestnikami samego procesu inwestycyjno-budowlanego, więc to są takie konkluzje, które również będziemy przekazywać i przekazujemy do tego zespołu do likwidacji barier administracyjnych. Jak najbardziej musimy nawet iść tym tropem i dlatego też mówiłam o tym łączeniu usług i łączeniu programów, zasobów, rejestrów, ale też musimy pamiętać, że jesteśmy na początku tej drogi, więc
tych elementów będzie coraz więcej. No idealnym takim rozwiązaniem, który gdzieś tam nam przyświeca, jest taki naprawdę elektroniczny projekt budowlany z wykorzystaniem czy metodologii BIM, czyli Building Information Modeling, czy właśnie przekazywaniem informacji pomiędzy organami, czy przekazywaniem decyzji, aż po, tu oczywiście to jest jeszcze ogromne życzenie i wiele pracy przed nami, do algorytmów w programach, które pozwolą zaciągać informacje i sprawdzać ich zgodność. I mówimy tutaj głównie o zgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mówimy też o potrzebie i o naszych oczekiwaniach i ciekawości, co przyniesie planowana reforma planowania przestrzennego, które jak wiemy no jest podstawą dla możliwości inwestycyjnych, ale również wielu innych aspektów, które tak naprawdę albo już są gotowe, albo są w trakcie przygotowania, w związku z tym te rozmowy, które prowadzimy, na ich podstawie uczymy się od siebie wzajemnie i staramy się po prostu wszystko zacząć integrować i korzystać z tego, co wypracowały poszczególne resorty, jak również korzystać z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek z innych krajów. Mówię tutaj głównie o architektach, inżynierach, o informacjach, zbieranie informacji i wymiana poglądów jest tak naprawdę kluczem do tego, żebyśmy się rozwijali i do tego, żeby mieć świadomość i nie powielać pewnych kwestii i rozwiązań, które już w tej chwili są opracowywane, bądź też nie przegapić tego momentu, gdzie taki sygnał od inwestorów, czy również z organów AAB będziemy otrzymywać, że są jakieś luki, czy są jakieś wyraźne potrzeby, żeby któryś z tych aspektów dopracować. Patrząc na te wszystkie osoby, które będą inwestowały albo będą opracowywały budowę jakiegoś obiektu, albo po prostu same będą chciały na przykład zbudować dom czy budynek na swoje własną korzyść, czy oprócz tego, że zyskamy czas dzięki takiej cyfryzacji, że szybko złożymy dokumenty, łatwo się je kopiuje, to czy można sobie wyobrazić, że taka osoba zyskuje też pieniądze dzięki temu? Czy to zachęci do tego, żeby w ten sposób działać? Czy my możemy sobie wyobrazić, że cyfryzacja przełoży się na większe dochody w branży? Tak, z całą pewnością to przyniesie wymierne korzyści również finansowe. Ja mogę ze swojego punktu widzenia jako projektant wskazać może na razie drobne póki co korzyści, ale sporządzając projekt nie będę musiał już zużywać papieru na jego wydrukowanie, nie będę musiał składać czy zlecać tego składania, więc to są dodatkowe koszty i czasowe i finansowe, czy nawet choćby trywialna czynność składania podpisów na projekcie, a projekty infrastrukturalne, którymi się zajmuję, potrafią być rzeczywiście bardzo obszerne, więc ilość tych podpisów choćby jest rzeczywiście duża, a to wszystko zostanie załatwione podpisem elektronicznym. Także tych zalet cyfryzacji oczywiście takich, no w tym wymiarze, o którym przed chwilą powiedziałem, może jeszcze jest niewiele, natomiast jeżeli zostaną zrobione te dalsze kroki związane z cyfryzacją, to rzeczywiście skala ich będzie, tu nawiązuję do słów pana Wojtka, rzeczywiście stanowiła taką kulę śnieżną. Tych korzyści będzie oczywiście coraz więcej i myślę, że każdy z projektantów i inwestorów w szczególności będzie z tego czerpał. Chciałbym, żebyśmy powoli właśnie przechodzili do tych systemów, które można wykorzystać. Widzę, że pani dyrektor Kukawska chce na ten temat zabrać głos, więc bo wspomniała pani wcześniej o technologii BIM, więc może już byśmy w tym kierunku poszli, do czego służy ta technologia, jaką można wykorzystać, na czym to polega. Ja przede wszystkim serdecznie polecam i odsyłam do takiego webinarium organizowanego przez ministerstwo Sezon na wiedzę i tam również wypowiadają się specjaliści z zakresu BIM-owego, reprezentacji izb architektów i inżynierów.
Natomiast to, co ja mogę powiedzieć ze swojej strony, to tak, Building Information Modeling to jest taka baza wiedzy, tak jak portal inwestora będzie bazą wiedzy na temat samego procesu inwestycyjnego, inwestycji. Mamy system BIM, mamy także system ECRUB, mamy zintegrowany system ograniczania niskiej emisji, tutaj CEB, i to jest właśnie pytanie do pani minister. No, sporo tych systemów i to jest chyba ta odpowiedź na pytanie o to, jak ta cyfryzacja będzie wyglądała w przyszłości, bo każdy z tych systemów odpowiada za coś innego, ale wszystkie mają usprawnić nam cały sektor budownictwa, no w różnych aspektach, w różny sposób. Tak, dokładnie tak. Te wszystkie powstające systemy mają przede wszystkim nam ułatwić działanie w tym całym procesie inwestycyjno-budowlanym, tak, oprócz oczywiście tutaj zmodernizowanego nowego ECRUB-a, tak, który generalnie będzie udostępniony, będzie już bezpośrednio zasilany, tak, przez izby, co będzie zmierzało do tego, żeby skrócić czas przede wszystkim oczekiwania, tak, na możliwość wykonywania zawodu po uzyskaniu uprawnień, czy generalnie w planach nasz nowy, zmodernizowany rejestr wszystkich wydanych wniosków i decyzji, żeby już na tych wnioskach i decyzjach, który będzie połączony właśnie z serwisem budownictwa, po to, aby urzędy już mogły bezpośrednio, tak, na takiej dedykowanej dla siebie platformy po zalogowaniu pracować z tymi wnioskami. W drugą stronę połączenie tego systemu, tych wniosków właśnie z kontem inwestora, żeby dany inwestor mógł tutaj obserwować sobie, na jakim etapie procedowania jest jego wniosek. Czy elektroniczny dziennik budowy to jest też system, który ma w tym roku powstać. W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego również uruchamiamy elektroniczną książkę obiektu budowlanego. Też jest w planach w tym roku. Na razie jesteśmy tutaj właśnie na etapie jeszcze konsultacji w ramach naszego zespołu cyfryzacyjnego, właśnie w ramach skład którego wchodzi rodzą nasi koledzy architekci, inżynierowie, oczywiście też przedstawiciele ministerstwa. Także tak, tych zadań i wyzwań cyfryzacyjnych na już nasz bieżący rok jest dużo, ale jesteśmy bardzo też tutaj zdeterminowani, a przede wszystkim mamy bardzo dobre wsparcie, za co tutaj serdecznie pozostałym prelegentom dziękuję, bo bez tego wsparcia i bez tej pomocy, bez tego zaangażowania byłoby nam dużo, dużo trudniej i w ten sposób często mamy nasze pomysły już na tyle dopracowane, skonsultowane, że tak naprawdę przekształcenie ich w cyfrowy mechanizm jest naprawdę dużo, dużo, dużo prostszy. Ja chciałbym, żebyśmy się jeszcze przy tym ECRUB-ie na chwilę zatrzymali i tutaj troszkę światła rzucili na ten system, który w zasadzie pełną funkcjonalność też ma, jeśli dobrze rozumiem, osiągnąć w tym roku. I to takie pytanie i do pana Falkowskiego, i do pana Gwizdaka. Panowie uważacie, że rzeczywiście to jest duże ułatwienie dla każdego, kto rozpoczyna jakiś proces inwestycyjny i powiedzmy, potrzebny jest mu jakiś specjalista, na przykład architekt, musi sprawdzić, czy ma uprawnienia, musi szybko dostać informacje, no i dzięki temu systemowi ma je dostać szybko. Pan Falkowski najpierw, czy dobrze mówię, czy to jest zgodne z prawdą? To jest zgodne z prawdą. Tutaj są dwie grupy zalet, jeśli chodzi o ten ECRUB. Tak jak pani minister powiedziała, przede wszystkim przyspieszy on od strony administracyjnej proces uzyskania uprawnień budowlanych przez nowe osoby. Ponadto dodatkowo zwolni z obowiązku dołączania dokumentów zarówno uprawnień budowlanych, jak i przynależności do izby, do projektów budowlanych, czyli będzie to korzyść dla projektantów i przyszłych projektantów, taka dość wymierna. Natomiast rzeczywiście w ramach tego systemu planowane jest również stworzenie bazy, na podstawie której inwestorzy mogliby rzeczywiście zasięgać informacje na temat osób, które projektują. Będzie tam umieszczona wyszukiwarka, które projektują, czy kierują robotami budowlanymi, czy pełnią jakiekolwiek inne samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Więc będzie stworzona wyszukiwarka, która ułatwi inwestorowi wyszukanie osób, choćby
które na jego terenie zajmują się daną dziedziną, którą on jest zainteresowany. Także tak, tak, to jest kolejne narzędzie, które również usprawni i ułatwi życie zarówno projektantom, kierownikom budów, jak i inwestorom. To jeszcze prosiłbym o komentarz pana Wojciecha Gwizdaka do tego tematu. Czy jakieś znaki zapytania tutaj się pojawiają? Jedną z funkcjonalności tego systemu będzie udostępnianie informacji jakby szerokiemu społeczeństwu, ale taką podstawową funkcjonalnością będzie wymiana informacji pomiędzy izbami architektów i inżynierów, a Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego i za tym pośrednictwem urzędami i starostwami. Czyli to, co wcześniej wspominałem, że myśmy mieli takie, znaczy mamy takie wyspy cyfrowe, to znaczy jest system członkowski Izby Architektów, Izby Inżynierów, z tego systemu się drukuje zaświadczenia i dopiero z tym papierowym zaświadczeniem się idzie do urzędu. Teraz ten obieg papierowy zniknie i będzie wymiana cyfrowa, czyli obie izby będą dostarczały informacji do tego elektronicznego systemu osób posiadających, elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, a Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie udostępniał tą swoją wiedzę, tą informację no, społeczeństwu, tak ogólnie można powiedzieć, a w szerszym zakresie informacje będą udostępniane urzędom, które będą weryfikować, czy pod poszczególnymi częściami projektu tam podpisały się osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Zmierzając już powoli do końca naszego webinarium, chciałbym jeszcze zahaczyć o temat zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji. No to jest temat, który bardzo nas interesuje, zwłaszcza zimą, i to jest temat, z którym mierzą się nie tylko budowlańcy, no mierzą się także i samorządowcy, mierzy się również cały rząd, nie tylko Ministerstwo Rozwoju. Więc chciałbym najpierw spytać panią Zabańską, co na ten temat sądzi, czy te systemy rzeczywiście mogą sprawić, że będziemy mieli pełne spektrum budynków, które mogą sprawiać problemy właśnie pod tym kątem, albo inaczej, my w ogóle takie budynki wyeliminujemy z procesu budowlanego dzięki temu, że taka ewidencja emisyjności budynków będzie funkcjonowała. No i jak wiemy, w Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany, a wszystkie te szkodliwe substancje, które powodują smog, mają największe natężenie z powodu właśnie tej niskiej emisji, czyli substancji, które są emitowane przede wszystkim w okresie zimowym przez gospodarstwa domowe. Systemowa wymiana tych pieców węglowych, tak zwanych kopciuchów, jest bardzo trudna na dzień dzisiejszy z powodu braku informacji, gdzie one się w ogóle znajdują. To właśnie jest najważniejszym celem systemu zintegrowanego ograniczania niskiej emisji, czyli zgromadzenie pełnej informacji na temat sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki właśnie budowie tej cyfrowej bazy, która będzie zasilana zarówno przez samych obywateli, jak i przez wiele innych organów administracji państwowej. Projekt ma przede wszystkim służyć realizacji bardzo ważnego celu społecznego. Chodzi przede wszystkim tutaj przecież o zdrowie i życie no, milionów osób, wszystkich naszych obywateli. To będzie bardzo duże wyzwanie, ale jednocześnie bardzo się cieszę, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma tak właśnie ważną rolę do odegrania. W planach do 2023 ma powstać centralna ewidencja emisyjności budynków, która będzie zarówno aplikacją mobilną, jak i webową do gromadzenia i udostępniania informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła, źródeł spalania paliw, energii elektrycznej, które wykorzystywane są właśnie na potrzeby budynku. Chodzi tutaj o bardzo dużą ilość danych. Mówimy tu o skali no, kilku milionów obiektów, które będą zgromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W 2022 roku zaplanowane jest powstanie mobilnej aplikacji do wersji testowej. Rok później powstaje już baza produkcyjna z e-usługami dla obywateli, którzy będą mogli bardzo wygodny sposób poprzez aplikację zamówić na przykład przeglądy kominiarskie czy samą inwentaryzację budynku. Bardzo ważną funkcją systemu będzie też dostarczenie wiedzy na temat programu właśnie finansowania, dofinansowania termomodernizacji budynków. Bardzo fajnym elementem tego systemu będzie zaimplementowany uproszczony audyt termoenergetyczny.
Wprowadzając kilka danych dotyczących naszego budynku, będziemy w stanie na podstawie tego algorytmu dowiedzieć się, jakie elementy należy wykonać, aby termomodernizować właśnie nasz dom, łącznie z odesłaniem właśnie do właściwego programu, który dofinansowuje takie działania. Właściciele nieruchomości będą też mogli sprawdzić właśnie te wszystkie możliwości dofinansowania. I generalnie najważniejszą chyba rzeczą to już w tym roku pierwszym elementem, który uruchamiamy w związku z powołaniem tej centralnej ewidencji emisyjności budynków, to będzie funkcjonalność, która umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw właśnie przez właścicieli budynków lub zarządców nieruchomości. Będzie to wprowadzane za pomocą właśnie też prostego elektronicznego formularza. Generalnie tak naprawdę to jest jedna z najważniejszych podstawowych funkcjonalności centralnej ewidencji, która umożliwi nam w przeciągu praktycznie 12 miesięcy na to, żeby zinwentaryzować, tak, zasilić inicjalnie centralną ewidencję emisyjności budynków. Już widzimy, jaka jest skala tego przedsięwzięcia, no bo ta lista jest imponująca. To jest, można powiedzieć, że kilkadziesiąt wręcz kategorii przeróżnych urzędów czy urzędników, którzy mogą do takiej ewidencji zajrzeć, mogą tam coś też wprowadzić, mogą z niego po prostu, z tej ewidencji mogą po prostu korzystać. W związku z tym no, chciałem też spytać panią dyrektor Kukawską, czy państwo w ministerstwie postrzegacie to jako jedno z być może najważniejszych narzędzi do walki ze smogiem, która to walka, jak wiemy, no, odbywa się na każdym w zasadzie poziomie, nie tylko prezydenta miasta, burmistrza, czy marszałka albo wojewody, w zasadzie na każdym poziomie, łącznie z poziomem rządowym. Dbanie o niskoemisyjność, energooszczędność to są jedne z głównych kierunków rozwoju i zadań naszego resortu. Mówię tutaj o Ministerstwie Rozwoju. Natomiast generalnie to też ten przykład tutaj pokazuje, jak możemy rozwijać nasze myślenie też o cyfryzacji, bo ten rejestr pozwala na zbieranie tych informacji dotyczących kopciuchów, ale również może być podstawą do innych informacji, do zbierania innych informacji, między innymi dotyczących przeglądów kominiarskich, dotyczących różnych innych przeglądów technicznych, obowiązkowych, do których są zobligowani właściciele i zarządcy budynków. To ta niskoemisyjność jak najbardziej, no, biorąc pod uwagę świat za oknem, a w tej chwili tam, gdzie jestem, jest pięknie i biało, no, chciałabym, żeby tak pięknie i biało zostało, a za chwilę, jak zaczniemy wszyscy grzeć, no niestety ta biel się trochę przyszarzy. Więc no, tutaj widać po prostu, jak to jest ważne, jak ważne jest dbanie o naszą przyszłość. A ten rejestr i te działania to nie tylko tymczasowa moda, tylko patrzenie przyszłościowe i dbanie o to, co się stanie z nami i z naszym środowiskiem w przyszłości. To już jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy nie trzeba, znaczy nie ma takiej. Nie należy o tym myśleć, tylko należy to wprowadzać. I pan Andrzej Polkowski, proszę jeszcze. Ja bym uzupełnił to, co powiedziały obie panie, o jeszcze jedną kwestię, bo tak, będziemy dysponowali pewnymi informacjami, ten rejestr temu służy i to bardzo dobrze, że tego rodzaju rejestr powstanie. Natomiast jest jeszcze pytanie, co my z tym rejestrem zrobimy. Jak rozumiem intencją, czy docelowym takim działaniem władz powinno być próba wymiany tych urządzeń, tych tak zwanych kopciuchów, poprzez podłączanie ich do sieci, czy to ciepłowniczych, czy do sieci gazowych, generalnie do raczej scentralizowanych, bardziej to sieci ciepłownicze powinny być, do scentralizowanych źródeł ciepła. Natomiast dostrzegamy w obecnie obowiązujących przepisach prawa, szczególnie w przypadku terenów spółdzielni mieszkaniowych, coraz większe problemy z uzyskiwaniem prawa dysponowania nieruchomością
na cele budowlane właśnie tego rodzaju infrastruktury, która mogłaby zasilać te obiekty właśnie w te nowoczesne źródła ciepła w postaci na przykład kompaktowych węzłów cieplnych. Stąd też prośba do ustawodawcy, do ministerstwa również, żeby zwrócić uwagę na fakt, że musimy dokonać pewnych zmian w przepisach regulujących możliwość, przyspieszających możliwość budowy właśnie tej infrastruktury, która pozwoli te zdiagnozowane przypadki w szybki sposób zrealizować, wymienić na nowoczesne urządzenia. Kwestia emisyjności to jest też taki temat, gdzie jeśli ja dobrze rozumiem, trochę łączymy przeszłość z przyszłością, bo z jednej strony chcemy się pozbyć tych wszystkich pieców, które mają te emisje no nie na takich poziomach, jak sobie byśmy życzyli, ale z drugiej strony tutaj do pana Wojciecha Gwizdaka jeszcze chciałbym się odwołać. Architekci dzisiaj projektują budynki, które są no, pod kątem ekologii, no, można powiedzieć, że cudami świata. No, tam są niekiedy dziesiątki metrów kwadratowych paneli solarnych, tam jest budynek, który potrafi energetycznie zwracać bardzo dużą część tej energii, więc w zasadzie to jest takie pytanie o przeszłość i o przyszłość i o to, czy te dofinansowania właśnie jesteśmy w stanie wykorzystywać do wszelakich celów, do tego, żeby zmieniać to, co ma złą emisyjność, ale do tego też, żeby budować to, co już jest absolutnie przyszłościowe. No oczywiście głównie w dużych miastach. Oczywiście no, postęp techniczny powoduje, że tych rozwiązań i energooszczędnych, i niskoemisyjnych, no, przeróżnych pojawia się bardzo wiele. Dotacje na pewno powodują, że te rozwiązania szybciej wchodzą na rynek, bo tak to musiałoby te, jakby masowość zastosowań tych rozwiązań czekać na ewentualne obniżenie kosztów, bo no, nie ukrywajmy, że tu koszta grają główną rolę, więc na pewno no, wszyscy pracujemy w budownictwie, lubimy technikę i wszystkie nowości są bardzo mile widziane i każdy lubi je stosować, a zwłaszcza tak jak tu była mowa, w sytuacjach, kiedy służy to wspólnemu dobru, bo niestety te tak zwane kopciuchy, no to jest taki przykład na takie zjawisko prywatyzacji zysków i nacjonalizacji kosztów, nie? Czyli ja sobie palę jakimiś śmieciami w domu, u mnie jest ciepło, ale to sąsiedzi wdychają te wyziewy, więc to jest takie podstawowe zjawisko, któremu państwo powinno przeciwdziałać i na którym powinno to jakby to mocno kontrolować. Także się cieszę, że są prowadzone działania jakby i legislacyjne, i finansowe w tym zakresie, bo one na pewno pomogą. Znaczy prędzej czy później będziemy się posuwać do przodu i będą wykuwane optymalne rozwiązania, które będą najlepsze dla inwestorów, dla środowiska, dla przyszłości. I tym wątkiem kończymy webinarium Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wzięli udział w tym webinarium Państwa i moi goście, pani Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pani Anita Kukawska, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję również bardzo serdecznie. Pan Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan architekt, pan Wojciech Gwizdak, sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Grzegorz Łaguna i również państwu bardzo dziękuję. Również w imieniu patrona medialnego, którego reprezentuję, czyli w imieniu magazynu Builder. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby przeglądać strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w poszukiwaniu szczegółów dotyczących tej dyskusji, którą właśnie odbyliśmy, no ale także kolejnych zmian, które będą wprowadzane w życie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.